Wczoraj zatrzymaliśmy się na, albo przedwczoraj, na składnikach anielskiego blasku. Jeszcze nam zostało kilka. Dzisiaj zacznę od kwasu hialuronowego, o ile dobrze to wymawiam. Dlatego, że to jest niesamowity składnik. On jest znany głównie z medycyny estetycznej, ale to nie tylko. Tylko dlatego, że kwas hialuronowy ma dwie formy. Jedna jest usieciowiona, a druga nieusieciowiona. I jeden z nich właśnie może służyć do wypełniania nosa, zmarszczek, tutaj tych kozich pazurków, ale druga forma fantastycznie wiąże wodę i jest stosowana nawilżająco. Oprócz tego kwas hialuronowy jest ciekawy, dlatego że to jest związek organiczny, czyli ma taką budowę, wiecie, z łańcucha węglowego i występuje identyczno u ssaków i u bakterii. Oprócz tego kwas hialuronowy jest bardzo dobrze znany, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną. Jest stosowany nie tylko na twarz, na przykład przy korekcji nosa, ale też na odmłodzenie dłoni i włosy. Słuchajcie, obstrzykuje się nim cebulki włosów, żeby włosy rosły szybciej i były silniejsze. Bierzemy na tapetę biotynę. Z biotyną jest tak, że jej niedobory bardzo charakterystycznie się objawiają wypadaniem włosów i szarzeniem skóry. Biotyna, czyli inaczej witamina B7, to jest taki związek, który w ogóle też czasami tak populistycznie jest nazywany witaminą H. Pamiętasz, co to enzymy? Enzymy to są ostre nożyczki i biotyna bierze udział w naszym organizmie w syntezie, czyli powstawaniu, produkowaniu enzymów. Dlatego jest tak szalenie ważne, bo enzymy są potrzebne do prawie każdej reakcji, prawie każdej komóreczki w naszym ciele i biotyna jest właśnie taką substancją, która umożliwia tworzenie tych enzymów przez nasz organizm, nasz sam organizm. Powszechnie jest też nazywana witaminą piękna, dlatego że odpowiada za zdrowy wygląd skóry, włosów, paznokci, czyli to, co przez kobiety jest postrzegane jako piękno, ale też przyczynia się do prawidłowej gospodarki cukrowej, czyli będzie fenomenalnie wspierająca osób, które z tym cukrem mają problem, czyli cukrzycy, osoby z insulinoopornością, osoby, które mają okresowo na przykład problemy z poziomem cukru. Także biotyna, sztosik. Des japoński. On jest nazywany przez polskich zielarzy polskim rabarabarem, dlatego że to są takie tulejki. Mi się one kojarzą wizualnie z bambusem. Już wam wrzucam zdjęcie, jak to wygląda. Jest to roślina o ogromnym potencjale. Mi się bardzo często kojarzy z balerią. Słońce po prostu tutaj. Des japoński to jest gatunek inwazyjny, więc jeżeli gdzieś go zauważycie w ogrodach, to po prostu rośnie w takich wielkich krzakach i kępach, tak jak widzieliście na poprzednim snapie. I nie tylko łodygi, nie tylko korzenie się używa, ale też można zaparzać liście. Redes japoński będzie fenomenalnie działał, wspomagający, jeżeli ktoś ma na przykład wodobrzusze. Ale jednak to najsilniejsze skojarzenie powinno ci się pojawiać z boreliozą. Japoński wspomaga też cały proces detoksykacji, czyli obniża temperaturę, wspomaga perystaltykę, czyli ułatwia wypróżnianie, zwiększa wydzielanie moczu, przyspiesza regenerację tkanek. Także jest to taka roślina, która w ogóle jest w protokole Buchnera, czyli tym protokole, podczas którego kurację wykorzystuje się do walki z boreliozą. Jedna rzecz a propos rdestu. On jest fenomenalny u osób, które na przykład przyszły na menopauzę i chciałby pobudzić wydzielanie estrogenu. Dlatego, że rdest japoński tą produkcję estrogenu przyspiesza. Protokole, czyli adaptogen. On reguluje oś przysadka nadnercza podwzgórza i dzięki temu jest w stanie monitorować i troszkę regulować poziom naszego kortyzolu, co bezpośrednio przekłada się na poziom naszego stresu. Czyli jeżeli czujemy takie rozlatanie, takie huszy-huszy, my to nazywamy w domu, to adaptogeny są w stanie nas uspokoić, zrelaksować, dlatego że one są w stanie się łączyć z kortyzolem i w ten sposób obniżać jego poziom, który krąży i znajduje się w organizmie. Gotukola nie tylko jest znana właśnie z tej regulacji poziomu stresu, ale też ma działanie przeciwzapalne. Gotukola działa przeciwdepresyjnie, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, ale jego działanie przeciwzapalne jest szeroko stosowane również w postaci okładów, na przykład na blizny, okładów na trudne gojące się rany. Też bardzo polecę każdej osobie, która ma problem ze stanami zapalnymi stawów, z reumatoidalnymi stanami zapalnymi stawów. Gotukole. Ostatni składnik anielskiego blasku, który jest jeszcze za 59 zł, bo słuchajcie, no przeciągnęła mi się ta pigułka. Także możecie kupić anielski blask jeszcze za 59 zł w sklepie, później będzie kosztował 69 zł za opakowanie. Q10. Ostatni składnik anielskiego blasku jest od
odpowiedzialny za przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym. A tak na polski rozum sprawia, że nasze komórki, nasze tkanki, a przez to i nasz cały organizm ma po prostu więcej energii. I faktycznie to działanie Q10 jest potwierdzone. Wzmacnia mózg i Q10 wpływa właśnie na taką optymalną pracę intelektualną.